To już 57. żużlowe derby na linii Rzeszów-Tarnów. W niedzielę 29 kwietnia obydwa zespoły będą walczyć o ekstraligowe punkty w meczu czwartej kolejki. Tak Unia jak i Marma mają w swoim składzie zawodników, którzy w sobotni wieczór startowali w Lonigo w Grand Prix Włoch. Ba, rzeszowianie wystąpią oczywiście w składzie ze zwycięzcą tych zawodów Niki Pedersenem. A w szeregach gości powinien brylować Tomasz Golob. Tak Unia jak i Marma nie wytoczą jednak przeciwko sobie najcięższych dział z powodu kontuzji. W szeregach gospodarzy wciąż brakuje Dave'a Watta. Dodatkowo nie będzie także Scotta Nicholsa, który właśnie w Grand Prix Włoch nabawił się kontuzji ręki. W drużynie Unii brak Petera Ljunga. Myślę jednak, że kibice tak rzeszowscy, jak i tarnowscy mają w pamięci wciąż ubiegłoroczne derby w Rzeszowie, których Marma zdeklasowała Unię 71-18, ale zwycięzcę dzisiejszej konfrontacji wskazać niezwykle trudno. Składy obydwu zespołów w Unii. Tomasz Golob z jedynką, pod dwójką jego starszy brat Jacek. Numer 3 to Janusz Kołodziej, 4 Jacek Rępała, 5 Rune Holta, 6 Kamil Zieliński, 7 Daniel Iwanow. Marma Polskie Folie, Rafał Dobrucki pod 9, Maciej Kuciapa z numerem 10, Niki Pedersen z 11, Paweł Miesiąc z 12, z 13, za Scotta Nicholsa Dawid Lampart, numer 14, Marcin Lezi 15, Mateusz Szostek. Wyścig pierwszy meczu już za moment, to oczywiście bieg młodzieżowców. Marcin Leś, kask czerwony, Mateusz Szostek, kask niebieski kontra Kamil Zieliński, kask żółty i Daniel Iwanow, kask biały. Świetnie ze startu w kasku czerwonym Marcin Leś, ale później dwójka zawodników tarnowskiej Unii. Zieliński za plecami Marcina Lesia, Daniel Iwanow, Rosjanin startujący w barwach Unii na trzecim miejscu. Mateusz Szostek traci do niego już kilkanaście metrów, no i niezwykle trudno będzie o zwycięstwo w biegu otwierającym 57. żużlowe derby rzeszowsko-tarnowskie. Ważne jednak, że Marcin Leś jedzie po 3 punkty. Próbuje się zbliżyć do niego Kamil Zieliński, ale Marcin jest szybki, podobnie jak w meczu drugiej kolejki z ZKŻ-em Zielona Góra. No miejmy nadzieję, że Marcin przywiezie dziś tyle punktów, co w tamtym ligowym pojedynku. Wciąż na prowadzeniu Marcin Leś przed dwójką tarnowskiej Unii. Teraz atak przy krawężniku Szostka, ale obronił się Iwanow. Ponawia Szostek atak w drugim wirażu, a tymczasem Zieliński próbuje przecisnąć się przed Marcina Lesia. Musimy niestety poczekać do oficjalnej decyzji sędziego, kto wygrał w pierwszym wyścigu. Już wiemy, że był to Marcin Leś, a więc 3-3 na inauguracji. Wyścig drugi dzisiejszego pojedynku. Rafał Dobrucki w kasku czerwonym, Maciej Kuciapa w niebieskim kontra bracia Golobowie. W żółtym Tomasz, w białym Jacek. Już ruszyli spod taśmy. Najszybciej chyba jednak Tomasz Golob. Nie. Po wyjściu z pierwszego wirażu. Kto będzie pierwszy? Tomasz Golob. Później dwaj rzeszowianie i stawkę daleko z tyłu zamyka Jacek Golob, a więc podobnie jak w pierwszym wyścigu na 3-3. Drugie starcie, ale to dopiero drugie okrążenie. Jeszcze wiele w tym biegu może się zdarzyć. Rafał Dobrucki tuż za plecami Tomasza Goloba. Maciej Kuciapa jedzie trzeci. Rafał Dobrucki kilka metrów traci do Tomasza Goloba. I czy da radę odjechać reprezentanta Unii? Bo biegi z udziałem pary Rafał Dobrucki, Maciej Kuciapa, no wypadałoby rozstrzygać na swoją korzyść, jeżeli rzeszowianie myślą o zwycięstwie w dzisiejszych zawodach. Z powodu braku Scotta Nicholsa biegi, które miały się odbywać z udziałem tego zawodnika, no pewnie trzeba będzie oddać rywalom. Na razie finisz drugiego wyścigu, w którym dodatkowo jeszcze Maciej Kuciapa defektuje tuż przed metą, ale kto zdobył jeden punkt? No miejmy nadzieję, że rzeszowianie skończyło się na 3-3. W wyścigu trzecim Niki Pedersen w kasku czerwonym i Paweł Miesiąc w niebieskim. Za rywali mają Janusza Kołodzieja w kasku żółtym i Jacka Rępałę w kasku białym. No miejmy nadzieję, że Niki po tak fenomenalnym, fantastycznym występie w Grand Prix Włoch w Lonigo dziś będzie ojcem sukcesu gospodarzy. Ale to wszystko okaże się dopiero za 13 biegów. Na razie jesteśmy świadkami przygotowań do startu numer 3. 6-6 do tej pory, a jak będzie po trzecim starcie? Niki Pedersen najszybciej spod taśmy zamknął w wirażu
Kołodzieja po zewnętrznej dociąga do jego koła Paweł Miesiąc. Miał trochę problemów przy wyjściu z pierwszego wirażu, ale jest drugi. Janusz Kołodziej tuż za rzeszowską dwójką już przypuścił atak na drugie miejsce bronione przez Pawła Miesiąca. No Paweł musi zamknąć krawężnik, bo będzie ciężko mu się obronić przed atakami eks-mistrza Polski. Jacek Rępała daleko za tą pierwszą walczącą trójką, choć Niki także jedzie już po swoje, po trzy punkty. Paweł no, może wziąć głębszy oddech, ma kilka metrów przewagi nad Januszem Kołodziejem, ale do końca walki w trzecim starcie jeszcze sporo metrów, jeszcze wiele może się zdarzyć. Na razie wciąż rzeszowianie namknięto jednego. Niki Pedersen i Paweł Miesiąc przed Januszem Kołodziejem i Jackiem Rępało. Oby tak do mety, która już bardzo, bardzo blisko. Wielka peta na trybunach. Wszyscy wstają z miejsc. Wyścig trzeci. Podwójne zwycięstwo gospodarzy. No i dzięki temu Marma obejmuje czteropunktowe prowadzenie. 11 do 7 po trzech startach, ale w wyścigu czwartym ciężka przeprawa rzeszowskich juniorów. Mateusz Szostek, kask czerwony, i Marcin Leś, kask niebieski, kontra Rune Holta, kask żółty, i Kamil Dzieliński, kask biały. Tymczasem świetnie ze startu obydwaj rzeszowianie, i Marcin Leś, i Mateusz Szostek. No tego chyba nawet najwięksi optymiści nie przewidzieli, choć spore problemy miał tam po wyjściu z drugiego wirażu. Niestety Mateusz Szostek spadł za plecy Holty i Zielińskiego, no ale wciąż wyścigu prowadzi Marcin Leś. Rune Holta także startował w Grand Prix z mizernym dorobkiem punktowym, no ale kto by się tego spodziewał, że dziś przyjdzie mu oglądać plecy Marcina Lesia, choć bardzo blisko Norweg, dysponujący przecież już polskim paszportem juniora Marmy, ponowił atak w drugim wirażu po zewnętrznej, no i wychodzi na prowadzenie przed Marcina Lesia. Po starcie było, proszę Państwa, tak pięknie. Kamil Dzieliński trzeci, a więc to tarnowianie jadą na 4-2. Za moment linia mety. Para Holta-Zieliński wygrywa ten czwarty wyścig 4-2, ale myślę, że brawa szczególnie dla Marcina Lesia. W biegu piątym ostrzymy sobie apetyty na pojedynek Niki Pedersena z Tomaszem Golobem. Niki w kasku czerwonym, jego partnerem w kasku niebieskim Paweł Miesiąc. Golob, kask żółty, Jacek Golob, jego partner kask biały. Ruszył szybko spod taśmy Tomasz, ale szybszy Niki. Paweł Miesiąc jest trzeci, zostawił za swoimi plecami Jacka Goloba, więc rzeszowianie na 4-2. Piękna walka na starcie pomiędzy Tomaszem Golobem a Niki Pedersenem. Zwycięsko wychodzi z niej rzeszowski Duńczyk. Paweł Miesiąc blisko Tomasza Goloba, czy na tyle blisko, aby pokusić się o atak na drugie miejsce. W pierwszym biegu Golob był bardzo szybki, zbliżył się do rekordu toru, który 9 lat temu stanowił Maciej Kuciapa, zwyciężając zresztą wtedy w meczu z Polonią Bydgoszcz właśnie Tomasza Goloba. Ale tu chyba już wszystko jest w tym wyścigu poukładane. Niki Pedersen przed Tomaszem Golobem i Pawłem Miesiącem. Jacek już z walki zrezygnował. Za moment linia mety piątego wyścigu, który rzeszowianie wygrywają 4-2. W meczu jest 17-13. Szósty wyścig już za chwilę ruszy. Marcin Leś w kasku niebieskim i Dawid Lampart w czerwonym, kontra Janusz Kołodziej, kask żółty, i Jacek Rępała, kask biały. Czekamy znów na dobry występ Marcina Lesia przede wszystkim. Szybko ruszył spod taśmy Marcin. Czy na tyle szybko, by objąć prowadzenie? Chyba nie. Janusz Kołodziej szybszy, ale Marcin zostawił za plecami Jacka Rępałę. Mateusz Szostek na czwartej pozycji, a więc Unia jedzie w tym wyścigu na 4-2. No i myślę, że taki rezultat także by nas bardzo zadowalał. Teraz upadł na tor Mateusz Szostek, ale szybko podniósł się. Wyścig nie został przerwany. Tymczasem patrzmy przede wszystkim na walkę o drugie miejsce. Marcin Leś wciąż odpiera ataki Jacka Rępały. Najstarszy z klanu Rępałów wciąż czwarty, wciąż jednak ostro naciska tam naszego juniora. To dopiero finisz trzeciego okrążenia. Daleko z przodu Janusz Kołodziej. On ma
pewne 3 punkty. Jacek Dęba tymczasem przypuścił kolejny atak na pozycję Marcina Lesia. No broń się, Marcin, broń się, chciałoby się powiedzieć. Wytrzyma jeszcze kilkadziesiąt metrów. Jest na drugim miejscu Marcin Lesia, więc przegrywamy 4-2 i to jest, myślę, w tym starcie bardzo dobry rezultat, Krzysztof. 21-21 po 7 startach, a już rusza wyścig 8. Marcin Leś, kask niebieski, Dawid Lampat, kask czerwony, kontra Daniel Iwanow, kask biały, Tomasz Golob, kask żółty. Najszybciej spod taśmy oczywiście Iwanow. Marcin Leś, no śmiałym atakiem przed wejściem w drugi wiraż, wyprzedza Iwanowa, którego najwyraźniej Tomasz Golob miał ochotę podholować do mety na drugiej pozycji. Marcin Leś świetnie, brawa za kolejny występ tego zawodnika. Tymczasem Iwanow o mało co nie zaliczył upadku przy wyjściu z pierwszego wirażu. Nie wykorzystał tego Dawid Lampart. Wciąż na 4-2 jedzie Unia. Tomasz Golob już pędzi do mety po 3 punkty, nie oglądając się na przeciwników. Iwanow traci kilka metrów do Marcina Lesia, ale jakby się coraz bardziej zbliżał do reprezentanta Marmy. No i jeszcze będą chyba emocje związane z walką o drugie miejsce w tym wyścigu. Iwanow w tym starcie nie miał jechać, zastępuje Jacka Goloba. Marcin Leś tymczasem otwiera kolejny atak Rosjanina. Za moment linia mety. Jest na drugiej pozycji Marcin Leś, a więc Unia zwycięża 4-2 i ona obejmuje prowadzenie w meczu. Po 8 biegach lepsi są goście. Czekamy więc na odpowiedź gospodarzy. Wyścig 9 już ruszy za moment. Maciej Kuciapa w kasku niebieskim, Rafał Dobrucki w czerwonym. Kontra Jacek Rępała, kask biały, Janusz Kołodziej, kask żółty. To najszybciej spod taśmy? Chyba Kołodziej, tak. Zdecydowanie Janusz Kołodziej. Za jego plecami i Maciej Kuciapa, i Rafał Dobrucki. Jacek Rępała na razie na 4. miejscu, choć teraz przypuścił atak na miejsce numer 3 bronione przez Maćka Kuciapę, a Janusz Kołodziej już daleko z przodu, dobrych kilka metrów przed Rafałem Dobruckim. A wyścig 9 to był bieg, którym rzeszowianie no, mieli odrobić te straty poniesione bieg wcześniej, a tymczasem Janusz Kołodziej, który w swoim pierwszym starcie nie pokazał niczego nadzwyczajnego, najwyraźniej się rozjeździł. Drugi bieg, w którym jedzie po 3 punkty, daleko, dobrych kilkanaście metrów, Rafał Dobrucki, Maciej Kuciapa na 3. pozycji, Jacek Rępała wciąż 4, a więc będzie remis. 3. w dzisiejszych zawodach biegowy remis po indywidualnym zwycięstwie Janusza Kołodzieja i Unia zachowuje dwupunktowe prowadzenie. Niki Pedersen i Paweł Miesiąc to najlepsza jak do tej pory w dniu dzisiejszym para gospodarzy. Ich właśnie zobaczymy w wyścigu 10. Pedersen w kasku czerwonym, Miesiąc w niebieskim. Rywale Kamil Zieliński w kasku białym i Rune Holta w kasku żółtym. Holta jak do tej pory także dwa starty, dwa zwycięstwa. Teraz jednak najszybciej spod taśmy Niki. Paweł próbuje dociągnąć Pedersenowi do koła. Zostawia na razie za plecami Holta, ale ten mocno napędzony po zewnętrznej natychmiast przypuszcza atak w drugim wirażu. Obronił się Paweł Miesiąc, a więc po pierwszym okrążeniu rzeszowianie na 5-1. Teraz znów Miesiąc za szeroko, traci drugie miejsce na rzecz Holty i nie zdołał go skontrować w drugim łuku, a więc już tylko 4-2 dla gospodarzy, a po pierwszym okrążeniu było tak pięknie. Niki bezapelacyjnie na prowadzeniu, Holta jakieś kilkanaście metrów za nim, Paweł Miesiąc mniej więcej także kilkanaście metrów za Holtą, a więc chyba w tym wyścigu już zdarzyło się wszystko, co miało się zdarzyć. Zieliński zamyka stawkę czterech zawodników walczących o punkty. Za moment linia mety wyścigu 10, w którym rzeszowianie wygrywają 4-2 i po 10 startach znów remis. Wiele w tym meczu będzie, proszę Państwa, że zależało od wyścigu numer 11. Maciej Kuciapa, kask niebieski, w parze z Mateuszem Szostkiem, kask czerwony. Ze strony Unii Daniel Iwanow, kask biały, Janusz Kołodziej, kask żółty. A Maciej Kuciapa musi pokazać wreszcie lepszą dyspozycję, aby rzeszowianie mogli myśleć o zwycięstwie w tym
prestiżowym pojedynku. Nieźle wyszedł ze startu Maciek, ale później za szeroko pojechał w pierwszym wirażu. No i Janusz Kołodziej nie miał problemów, aby wyjść na prowadzenie. Teraz drugi wiraż kontra Macieja. Wciąż jest jednak tylko drugi. Na trzecim miejscu, co było do przewidzenia, niestety Daniel Iwanow. Mateusz Szostek zamyka stawkę tego biegu, a więc Unia jedzie po zwycięstwo 4-2. Chyba że Maćkowi Kuciapie uda się wyprzedzić Janusza Kołodzieja, ale na razie Tarnowianin powiększa przewagę nad zawodnikiem Marny i chyba to zadanie postawione przed Maćkiem, czyli zwycięstwo w tym 11 wyścigu, no, będzie jednak niezrealizowane. O pechowym występie może mówić Maciej Kuciapa. W trzech poprzednich startach zdobył tylko 2 punkty, notując zarazem 2 defekty. Teraz przyjeżdża drugi, ale w biegu, w którym Unia wygrywa 4-2 i znów wychodzi na prowadzenie w meczu. 34-32 dla Unii, a przed nami już wyścig numer 12 i znów kolejny pojedynek Tomasza Goloba i Nikiego Pedersena. Niki w kasku czerwonym, Golob w żółtym. Stawkę uzupełniają Marcin Leś w kasku niebieskim i Kamil Zieliński w kasku białym. Szybko ruszył spod taśmy Niki. Tomasz Golob szeroko po zewnętrznej w swoim stylu, ale nie dał rady założyć się na Pedersena. Marcin Leś na trzeciej pozycji, Kamil Zieliński za nim, a więc rzeszowianie na 4-2, ale czy w takiej kolejności dojadą do mety tego 12 wyścigu? Ostra tu walka i o pierwsze, i o trzecie miejsce, choć Niki Pedersen już odskoczył trochę Tomaszowi Golobowi, a tymczasem Kamil Zieliński, no, ma ogromną ochotę na to, by zdobyć 1 punkt w rywalizacji z Marcinem Lesiem. Atak po zewnętrznej Zielińskiego i kto będzie pierwszy przy wejściu w drugi wiraż? Tarnowianin. Stracił 3. pozycję Marcin Leś, no i to jest strata punktów, które pozwoliłyby rzeszowskiej Marnie znów doprowadzić do remisu w tym meczu. Pedersen przed Golobem, Zielińskim i Lesiem. Taka jest kolejność 12 wyścigu, a więc wciąż 2 punktami prowadzi Unia. ...37-35 dla Unii, a w wyścigu 13 Paweł Miesiąc w kasku niebieskim, Rafał Dobrucki w czerwonym. Muszą walczyć o punkty z Jackiem Rępałą i Runę Holtą. Rępała w kasku białym, Holta w żółtym. W trudnej sytuacji rzeszowianie trzeba wygrać, aby odrobić straty, a może nawet wyjść na prowadzenie. To w przypadku podwójnego zwycięstwa, więc patrzmy na to, co zrobią Dobrucki z Miesiącem. Szybko ruszył spod taśmy Miesiąc, ale najszybciej, dość niespodziewanie, Jacek Rępała po zewnętrznej próbował go teraz objeżdżać Dobrucki. Miesiąc tymczasem zamknął w drugim wirażu Holtę. Dobrucki, no trochę niespodziewanie, na ostatnim miejscu Holta blisko Miesiąca i wyprzedza go przed wejściem w pierwszy wiraż. Jacek Rępała na trzeciej pozycji, ma za plecami Rafała Dobruckiego, ale teraz kontra Pawła Miesiąca. Jest znów na pierwszym miejscu rzeszowianin przed Runę Holtą, przed Jackiem Rępałą. Teraz Holta, no, bardzo ostro zaatakował Pawła przed wejściem w pierwszy wiraż. Dobrucki wciąż tylko 4. To chyba największa niespodzianka tego wyścigu. Wyścigu, w którym rzeszowianie mieli odrobić straty przed startami nominowanymi, a w którym Unia jedzie na 4-2. No teraz wreszcie Dobrucki wyprzedził Jacka Rępała, więc będzie chyba remis, bo Miesiąc już nie da rady wyprzedzić Holty. 3-3 zwycięża Holta przed Miesiącem i Dobrucki. Raz jeszcze przypomnę, od krawężnika Paweł Miesiąc, Tomasz Golob. Wyścig 14 już przed nami, pierwszy ze startów nominowanych. Paweł Miesiąc w kasku czerwonym i Maciej Kuciapa w niebieskim kontra Tomasz Golob w kasku żółtym i Daniel Iwanow w kasku białym. 2 punktami w meczu prowadzi Unia, więc rzeszowianie muszą ten bieg wygrać, aby doprowadzić choćby do remisu, bo w 15 starcie przecież znów z lepszej strony mogą pokazać się unioniści. Tymczasem Golob, no, na razie ma problemy, ale atakuje po zewnętrznej i wyprzedza. Nie dał rady Maćkowi Kuciapie. Paweł Miesiąc przez moment, ale był
drugi, no ale to dopiero pierwsze kółko, jeszcze sporo walki, sporo emocji w tym 14 wyścigu. Patrzmy na walkę Macieja Kuciapy z Tomaszem Golobem, a może do rywalizacji o więcej niż jeden punkt włączy się Paweł Miesiąc. Wszyscy chyba przypominamy sobie ten bieg z 98 roku z pojedynku Maćka z Tomaszem Golobem, kiedy bił rekord toru. Teraz jedzie po bardzo ważne trzy punkty. Bardzo ważne trzy punkty, które być może pozwolą Armię odwrócić losy rywalizacji w meczu z Tarnowską Unią. Maciej Kuciapa wygrywa z Tomaszem Golobem. Paweł Miesiąc jest trzeci, a więc 4-2 dla Marmy. I po tym starcie znów jest remis. Ogromne emocje czekają nas w ostatnim 15 wyścigu. Ostatni 15 wyścig derbowego meczu między Marmą Rzeszów a Unią Tarnów. 9 tysięcy kibiców oglądać będzie na stojąco. Od tego biegu zależy zwycięstwo jednej bądź drugiej drużyny. Może oczywiście paść remis. Niki Pedersen w kasku czerwonym i Rafał Dobrucki w niebieskim kontra Rune Holta, kask żółty i Janusz Kołodziej, kask biały. Kto ten bieg rozstrzygnie na swoją korzyść, będzie się cieszył z meczowego zwycięstwa. Szybki Pedersen na starcie, wypchnięty jednak przez Holta, aż tam pod bandę. Dobrucki skorzystał z tego prezentu, jest pierwszy, ale kontra natychmiastowa Tarnowian. Na razie na 3-3. Dobrucki przed Kołodziejem i Holtą. Pedersen niespodziewanie ostatni, ale myślę, że nikt nie powiedział tu jeszcze ostatniego słowa. Dobrucki wciąż na pierwszym miejscu. Holta przeszedł przed Kołodzieja, a Pedersen wciąż czwarty. Wychodzi teraz na trzecie miejsce. Niki niesamowitym atakiem przy wyjściu z drugiego krawędzika, więc Rzeszowianie na 4-2 i oni w tym momencie jadą po zwycięstwo nie tylko w tym biegu, ale i w całym meczu. Dobrucki przed Holtą, Pedersenem i Kołodziejem. To jednak dopiero finisz trzeciego okrążenia. Trzeba trzymać gaz, trzeba ostatnich metrów tego 15 wyścigu. Holta przypuścił jeszcze jeden atak na pozycję Dobruckiego, ale musi uważać, przecież tam za jego plecami jeszcze Niki zmieścił się, chyba tak, chyba 5-1 na finiszu tego meczu i tego wyścigu. Poczekajmy spokojnie na końcowe rezultaty tego niezwykle pasjonującego 15 biegu, w którym na pewno zwyciężają Rzeszowianie i oni na pewno wygrywają w meczu. A więc 5-1 potwierdza to speaker. Zwyciężył Rafał Dobrucki przed Niki Pedersenem. Trzeci był dopiero Holta. Rzeszowianie ten bieg wygrywają, a mecz 47-43. Ogromne emocje w tym spotkaniu, ale najważniejsze z happy endem dla Rzeszowian. Brawa, brawa, brawa i jeszcze raz brawa. Bardzo ładne widowisko, chyba na tym to polega. Gratulujemy drużynie gospodarzy. Widowisko było przednie dzisiaj. Oby jak najwięcej takich widowisk czystych i sportowych. Najważniejsze, że wygraliśmy. No, początek zawodów dla mnie fatalny. Nie wiem, czy za nerwowo troszeczkę podeszłem do tego spotkania, bo to chyba nie ja, chyba moje motocykle, bo i defekt, później coś z prądami. Także, ale najważniejsze, że wygraliśmy, później się jakoś wszystko fajnie poukładało. Myślę, że dostarczyliśmy kibicom wiele emocji i najważniejsze, że wygraliśmy. Bardzo zależało na wygraniu tego meczu. Wiadomo, jaki mamy problem kadrowy, ale cieszę się bardzo, jestem szczęśliwy. To był horror z happy endem dla rzeszowskich kibiców i dla nas również. Cieszymy się, że mecz tak się zakończył. Myślę, że wszyscy rzeszowianie przynajmniej są zadowoleni. Myślę, że obudziliście się w najważniejszym momencie. Tak, no takie mecze z tak wyrównanymi drużynami mocnymi, jakim jest też i Tarnów, przy naszej dziurawej, trudno powiedzieć ławce, w dziurawym składzie, bo i nie ma Scotta Nicholsa i nie ma Łota, którego dzisiaj bardzo ładnie zastąpił Paweł Miesiąc i
też młodziutki Leś pojął bardzo ładnie, także myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Na pewno dostarczyliśmy wiele emocji kibicom, także wszyscy, którzy tu przyszli gdzieś na stadion, byli na pewno zadowoleni. Jechaliśmy bez Scotta, no ale pokazaliśmy, na co nas stać. Ja, jak widać, dopasowałem już się, zgrałem się ze sprzętem, także...